Dobry wieczór Państwu. W Sofii z udziałem ponad 3000 delegatów Krajowa Konferencja Bułgarskiej Partii Komunistycznej. Obrady budzą duże zainteresowanie społeczeństwa, mowa jest bowiem o bułgarskiej pierestrojce. Przebieg debaty relacjonuje 150 zagranicznych sieci radiowych i telewizyjnych. W referacie wprowadzającym Todor Żiwkow mówił o przemianach w polityce, gospodarce i życiu społecznym. Jutro oczekuje się ważnych uchwał. W Związku Radzieckim ogłoszono dziś decyzję rządową o likwidacji sklepów Bieriozka, stanowiących odpowiednik naszych Pewexów, sprzedających towary zagraniczne za czeki odpowiadające naszym bonom. Sklepy te będą handlować na dotychczasowych zasadach do 1 lipca tego roku. Utracą ważność czeki otrzymywane za waluty wymienialne zarabiane za granicą. Te osoby, które nie zdążą ich zrealizować w Bieriozce, będą mogły po 1 lipca wymieniać je na ruble zgodnie z nominalną wartością. Część posiadaczy, ci, którzy otrzymali czeki z banku, będą je mogli przeliczać z powrotem na walutę, wpisać na konto i wydawać na przykład na wycieczki zagraniczne. Chodzi, jak stwierdza komentarz do ogłoszonej decyzji, o zlikwidowanie nielegalnego nimi obrotu i spekulacji. W Paryżu z udziałem przywódców Francji i RFN odbyły się dziś obchody 25-lecia tzw. Traktatu Elizejskiego, dokumentu początkującego sojusz francusko-zachodnio-niemiecki. Podpisali go w styczniu 1963 roku generał Charles de Gaulle i kanclerz Konrad Adenauer. Oto zdjęcia archiwalne francuskiej telewizji. Dziś w Pałacu Elizejskim spotkali się François Mitterrand, Jacques Chirac i Helmut Kohl. Podpisano m.in. porozumienie o powołaniu wspólnej Rady Obrony. Dzisiejsza interpretacja traktatu elizejskiego, zakładająca tak ścisłą współpracę militarną między Paryżem a Bonn, różni się znacznie od założeń de Gaulle'a. Francja bowiem, wysuwając ofertę nuklearnego parasola dla Republiki Federalnej Niemiec, wychodzi ze swoją bronią atomową poza własne granice. Premier Wielkiej Brytanii, pani Margaret Thatcher, rozpoczęła 5-dniową wizytę na kontynencie afrykańskim od Kenii. Najwięcej kontrowersji budzi tu polityka Londynu wobec Afryki Południowej. Rząd Margaret Thatcher nadal odmawia wprowadzenia sankcji gospodarczych. Takie stanowisko poważnie utrudni rozmowy brytyjskiej premier. Dalsza pomoc finansowa dla Contras była głównym tematem przemówienia prezydenta Reagana na dorocznej konferencji Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Stanów Zjednoczonych. Administracja zażądała od Kongresu $36 milionów na ten cel, mimo że aż 72% Amerykanów jest przeciwko finansowaniu wywrotowej działalności Contrasów. Na terytoriach okupowanych obchodzono dziś Dzień Pamięci Ofiar Terroru Izraelskiego. Na zachodnim brzegu odbyły się demonstracje i uroczystości żałobne. W wielu miejscach doszło do starć z policją. Ludność demonstrowała mimo podjętych przez władze izraelskie specjalnych środków. Na znak solidarności z ludnością zachodniego brzegu Jordanu i strefy Gazy również w Libanie zorganizowano strajk powszechny. Zamknięte były sklepy, szkoły, banki, nie działała komunikacja. Amerykański koncern samochodowy Chrysler podjął decyzję o zwolnieniu 5,5 tysiąca robotników zatrudnionych w jego zakładach w mieście Kenosha w stanie Wisconsin. Zainstalowane tam urządzenia są przestarzałe, należy je więc wymienić na nowe. To oficjalny powód zamknięcia zakładu. W południowo-zachodniej części Chin rozbił się samolot pasażerski linii lotniczych tego kraju. Na pokładzie było 108 osób, wszyscy zginęli. Leciał z Pekinu do Hongkong. Katastrofa nastąpiła 8 km od lotniska, na którym miał wylądować. Przyczyny na razie nie są znane. Nie wiemy też, czyj błąd przyczyną zderzenia pociągu. Tym razem w północno-wschodniej prowincji Chińskiej Republiki Ludowej. 15 osób poniosło śmierć, 68 jest rannych. W 2 lata po katastrofie promu kosmicznego Challenger amerykańska agencja badań kosmicznych NASA poinformowała o wznowieniu lotu wahadłowców. Discovery wystartuje 4 sierpnia. Marynarka wojenna oddała salut armatni, by uhonorować gubernatora brytyjskiego. Żołnierze w mundurach z epoki przygotowują się do uroczystej parady, która odbędzie się za 4 dni. Weźmie w niej udział kilkaset żaglowców, które przybyły do Sydney z całego świata. The tall ships sailing into Sydney Harbour signal the build-up to what should be an unforgettable bicentenary. I to już wszystko w tym wydaniu dziennika. Dziękuję Państwu. Do widzenia.